dzieło sztuki, obraz przedstawiający prawdopodobnie wnętrze komputera, układ elektroniczny i zespół różnych elementów elektronicznych, kondensatory, rezystory, tranzystory, wiele diod LED świecących, mnóstwo różnych elementów. Wiesz co, ale ja to wolę chyba taki tradycyjny obraz. Przenosimy się dzisiaj do malutkiej wsi, która jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo jesteśmy w Narewce, jesteśmy w Galerii Sztuki, jesteśmy z panią Katarzyną Bielawską, instruktorem kultury, bo to nie jest taka zwykła mała wieś, tylko to jest jakiś ewenement, myślę, w skali kraju, jeśli chodzi o nasycenie kulturą i w ogóle różnymi wydarzeniami, które się dzieją. Rzadko kiedy we wsi jest galeria sztuki. Tak, to prawda. Bardzo często podkreślamy ten fakt, że w Narewce istnieje galeria sztuki na wsi. Podkreślamy, nie wstydzimy się tego, jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy galerię, w której prezentujemy malarstwo, fotografię, rzeźbę. Od ponad 20 lat przyjeżdżają artyści z całego kraju, z zagranicy, ale także i nasi lokalni. I tutaj mają swoje plenery. Mało która galeria posiada taką kolekcję. My tutaj mamy ogromną kolekcję malarstwa, rzeźby i staramy się to wszystko pokazywać. Różnych artystów. To dzięki lokalnym artystom powstały te plenery. To oni zainicjowali spotkania artystyczne. Ale najbardziej mnie zastanawia jedno nazwisko, bo to jest galeria imieniem Tamary Sołoniewicz. Tamara Sołoniewicz, tak. Kim Tamara była? Tamara Sołoniewicz pochodziła z Narewki. Była reportażystką, dokumentalistką, realizowała filmy dokumentalne. Jej bohaterami filmów byli zwyczajni, prości ludzie o nieprostych uczuciach względem przyrody, drugiego człowieka, Boga. Pomimo, że pracowała w telewizji polskiej w Warszawie, tworzyła regionalną trójkę białostocką, pomimo to, że w większości życia była związana z telewizją warszawską, ciągle tu wracała na Podlasie. Tu szukała pomysłu. Kochała to miejsce. Bardzo. Kochała. Ona chciała pokazać jak najwięcej naszej obyczajowości, naszej kultury, przyrody. Wspaniała postać, godna uwagi, polecenia, oglądania. Masz taki prawdziwy ambasador tego miejsca. Jak najbardziej. Ambasador. I wracając do tego miejsca wyjątkowego, chcieliśmy jeszcze zapytać o specyfikę Narewki, bo naprawdę tutaj bardzo dużo kreatywnych, twórczych ludzi. Na terenie gminy Narewka na 1 m2 przypada 10 poetów. To jest cytat dziennikarski. Dziennikarze tak uważają. Wiedzą, co mówią. Którzy do nas docierają. A pani też tak uważa? Tak. A pani pisze wiersze? Tu wszyscy piszemy. Każdy pisze. Mamy poetów ludowych, którzy piszą, którzy mają wydane już i tomiki, ale bardzo wiele osób gdzieś tam do szuflady pisze, układa piosenki. Lubimy to. Lubimy śpiewać. Organizujemy spotkania. Staramy się, by ci ludzie się otworzyli. Szukamy. Ciągle odkrywamy takie artystyczne dusze, rękodzielników, malarzy. Bardzo często są takie osoby, które sobie od wielu, wielu lat coś tam tworzą w domu i nie pokazują się. Dopiero od kogoś się dowiadujemy, że jest taka osoba i tutaj jest ta galeria. Ta jest baza, na której można sobie właśnie jakby to karmić swój talent. Narewka jest niezwykła. Wieś, która ma galerię sztuki, wieś, która ma kino, tak. Dwa hotele, tak. Prawdziwą, porządną siłownię, trasy, wspaniałe szlaki turystyczne. Tutaj po prostu cały rok jest co robić. Zgadza się. Stanica Kajakowa w centrum Narewki. Mamy ruchliwą ulicę. Schodzimy z kajakiem do rzeki i przenosimy się zupełnie do innego świata. Jesteśmy zupełnie w innej krainie. Szlaki rowerowe, szlaki Puszcza turystyczne. Puszcza Białowieska. Puszcza Białowieska. Wolno chodzące stada żubrów wokół Narewki. Rykowiska jesienią. Wilczy szlak. Wilki można spotykać. Tak. Obok tych wartości przyrodniczych mamy ogromne wartości kulturowe. Ale właśnie skąd to się bierze? Dlaczego u was we wsi tak mocno mieszkańcy interesują się kulturą, a w innych wsiach no zwykle się nie widuje żadnych galerii, kin i tych różnych innych atrakcji kulturowych. Skąd to się bierze? Dlaczego tutaj? Myślę, że my jesteśmy bardzo przywiązani do tradycji. My z ogromną nostalgią wspominamy, jak tutaj żyli nasi prapradziadkowie. My cały czas o tym opowiadamy i tu są jeszcze nadal żywe tradycje, na przykład kolędnicze. My nadal tutaj w okresie bożonarodzeniowym chodzimy i kolędujemy z gwiazdami kolorowymi, przepięknymi. I te tradycje są dla nas bardzo ważne.
w jakiś sposób określają naszą tożsamość, tak, taką kulturową. Ale również młodych osób, bo tak. Zwykle tradycja ze starszymi się kojarzy. Bo to jest sceptyk nasz. Tak, że według mnie to młode osoby zwykle ze wsi uciekają do dużych miast. Muszę typu Białystok, Warszawa. Tak, zgadzam się. W izbie regionalnej, kiedy opowiadam młodzieży o kulturze ludowej, jest bardzo trudno zatrzymać młodego człowieka przy dywanach, pereborach, ręcznikach ludowych i wyszywankach i tak dalej. I trzeba to tak przekazać, użyć takiego języka współczesnego, młodzieżowego. TikTokowego bym powiedział, dosłownie, przekazu. Bo dzisiaj młodzi siedzą i krótkie przekazy, krótko, tak, 10 sekund i już tracą uwagę, prawda? Tak. A tutaj czasami trzeba się wgłębić, tylko pani to potrafi, ten przekaz tak staram właśnie. Staram się. Od niedawna w Narewce istnieje teatr chodzony. Młode osoby założyły teatr chodzony. Pomysłodawczynią tego teatru jest pani Paulina Wasiluk, przewodnik po Podlasiu, która, by uatrakcyjnić turystyczne oprowadzanie, wprowadziła fabularyzowane spacery i zatrudniła, że tak powiem, zaprosiła swoje koleżanki do inscenizowania scenek kulturowo-historycznych. Wyszło to genialnie. Ale na przykład jaki scenek? Przedwojenna Narewka. Czyli odtwarzacie scenki z życia sprzed lat. Tak. Jak się kiedyś mówiło, co się robiło, jak się żyło. Tak. Co ulicami wszyscy idą? Dosłownie. Cała grupa turystów, mieszkańcy, rzesze ludzi czeka na taki spacer. A kiedy można sobie posłuchać tego i pochodzić w tych teatrach razem z teatrami? Mamy różne daty, różne okoliczności, wydarzenia. Jak ktoś chce posmakować niesamowitego miejsca, gdzie po prostu kultura jest tak nasycona, że poeta jest co krok, artysta co krok, aktorzy chodzą z teatrem chodzonym po ulicach, przychodzi się do galerii Narewka na plenery, to koniecznie tu. Zapraszam do Narewki. Tu można z galerii przyjechać u puszczu na nartach. U nas nijakoj biady, u nas bahacie natury i bahacie ludzi. Zapraszam.